Siema wam wszystkim, cześć i witajcie. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę na temat gestów, znaków i różnego rodzaju sygnałów świetlnych, których używają kierowcy, żeby się pomiędzy sobą porozumieć. Ciekawi? Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, sposoby porozumienia się kierowców podczas jazdy można wyodrębnić właściwie trzy rodzaje. Pierwszy podstawowy to jest CB radio, którym można ze sobą po prostu porozmawiać. Drugi, o którym wszyscy wiemy, to jest sygnalizacja świetlna, różnego rodzaju znaki świetlne. A trzeci to są gesty. Gesty, tak w zasadzie to wyróżniamy dwa. Jeden to o nim nie będę mówił. Drugi to jest gest taki trochę rzymski salut, gest podziękowania, podniesienie ręki. Tego gestu konkretnego używamy wtedy, kiedy na przykład włączamy się do jezdni, do ruchu z bocznej drogi, z parkingu wyjeżdżamy. No, chodzi o to, że po prostu włączamy się do autostrady i często na przykład w Niemczech jest zakaz, to ciężarówki mimo tego zakazu wychodzą na pas lewy bądź środkowy, wpuszczając nas na ten pas normalny, z tego pasa rozbiegowego, bo ciężarówka rozpędza się dużo dłużej niż osobówka i tego pasa jest za mało, żeby rozpędziła się do swojej prędkości, więc potrzebuje rozpędzić się też na tym drugim pasie, jeżeli jest oczywiście załadowana. No i w takiej sytuacji po prostu dwie czy trzy ciężarówki, czasami starczy jedna, schodzą, jak widzą taką sytuację. To jest gest grzecznościowy, nie muszą tego robić, tym bardziej na zakazie, ale schodzą na pas lewy, mygną czasami i o tym też będziemy mówić, wpuszczając nas, żebyśmy mogli po prostu płynnie wykonać ten manewr, czyli zjechać z pasa rozbiegowego na pas do jazdy. Wtedy wykonujemy tak zwany rzymski salut, czy ja tak nazwałem dla dzisiejszego programu, czyli podniesienie ręki, taki gest podziękowania. Powiedzmy, że ciężarówka specjalnie odpuści, kiedy ją wyprzedzamy. Zjeżdżamy na lewy pas, wyprzedzamy ciężarówkę i ona widać, że odpuści. Czasami widać, że nawet dotknie hamulca, zapalają się światła stopu na ciągniku, to widać. I wtedy też w prawe lusterko wystarczy podnieść rękę. To też jest taki gest podziękowania za uprzejmość na drodze, no bo nie zawsze trzeba sobie robić pod włos, wystarczy czasami być troszeczkę bardziej takim tolerancyjnym i wtedy ta droga zupełnie inaczej płynie. Drugi gest to wtedy, kiedy kierowca nie jest dla nas uprzejmy, możemy wykonać, ale tego gestu nie będę rozwijał, wszyscy wiemy, o co chodzi. A co do gestów świetlnych. Gesty świetlne w samochodzie, no mamy kilka takich gestów, takich sygnałów, nie gestów. Podstawowy to mrugnięcie, zależy jak to woli, długimi światłami. Ten gest informuje nas, że wpuszczam Cię i to jest ważna sugestia. On zawsze znaczy wpuszczam Cię, nigdy nie znaczy nie jedź. Kiedyś mój znajomy miał taką sytuację, że chciał przeciąć pas drogi, musiał zawrócić po prostu ciężarówką. I z górki jechała ciężarówka i mygnęła mu światłami i on wyjechał i ta ciężarówka ledwo się zatrzymała, wyleciał do niego kierowca i mówi, że ma tylko jeden hamulec i mu mygał, żeby on nie wyjeżdżał. To jest błędny komunikat, bo jak on mu mygał, to ten kierowca, który chciał zawrócić, myślał, że może jechać, no bo mygnął mu, w sensie ustąpił. Błędne zrozumienie komunikatu, więc pamiętajcie, że jeżeli komuś mygacie bądź mrugacie światłami, to znaczy to najczęściej, że możesz wjechać. Czyli właśnie w takiej sytuacji, jak włączamy się do ruchu z pasa rozbiegowego, znaczy jak ktoś się włącza do ruchu z pasa rozbiegowego, a my zwolnimy, bo jest zakaz, a nie możemy zmienić pasa, albo zmienimy pas i widzimy, że on może się włączyć, to mu mygniemy. Czasami mygniemy też długimi światłami, żeby kogoś wywołać na CB radiu, bo często kierowcy jeżdżą na wyłączonych CB radiach. Czasami jak ktoś wyjeżdża z drogi podporządkowanej ciężarówką, warto jest wpuścić, jeżeli jedziemy wolno, na przykład światła nas zatrzymały, a ktoś chce wyjechać, to ciężarówką często też, ja przynajmniej tak robię, zatrzymuję się, mygnę długimi światłami, dając mu znać, że ja się zatrzymam, że ja poczekam, że on może wyjeżdżać. To jest ogólnie zrozumiałe, w większości krajów tak się właśnie robi. Także podstawowy sygnał to długie światła. Do tego dochodzą nam światła z tyłu. Świateł z tyłu, znaczy świateł mamy dużo, ale
sygnałów, które wykorzystujemy, jest sporo. Ja zacznę od tego, którego najrzadziej wykorzystuję. Jest to światło przeciwmgielne, bądź przeciwmgłowe. Światło przeciwmgielne stosuję wtedy, kiedy ktoś jedzie na przykład na przeciwmgielnych w dzień, mnie oślepia, bądź kiedy tak zwany rzep, czyli przykleił się do mojego zderzaka, jedzie w odległości 2 metrów ciężarówką, to nie jest bezpieczny styl jazdy za krótki dystans i wtedy stosuję albo hamulec, delikatnie dotykam, żeby zapalić to światło, żeby on widział, że musi utrzymać ten dystans, albo mrygnę mu właśnie przeciwmgielnymi. To zazwyczaj wystarcza, czasami jeżeli nie wystarcza, to wywołam na radio i powiem, żeby się odsunął po prostu, bo ja sam nie czuję się komfortowo, bo wiem, że jeżeli ja zacznę hamować gwałtownie, to nie da rady się zatrzymać po prostu. Trzeba trzymać te dystansy, a o dystansach porozmawiamy w innym odcinku. Jeżeli Was to interesuje, to napiszcie mi w komentarzu, że chcecie, żebym poruszył właśnie ten temat o dystansach ciężarówek, gdzie i jakie dystansy powinny trzymać, bo za to też są mandaty. No ale to był ten typ świateł, to był taki, wspomniałem, ale ważniejsze są te pomarańczowe światełka. Pomarańczowe światełka, czyli światła awaryjne, bądź światła kierunkowskazów. I tutaj taka ciekawostka, teorie są dwie. Jedni mówią, że można używać awaryjnych do podziękowania, drudzy mówią, że tych awaryjnych nie powinno się używać. Dlaczego? Światło awaryjne przede wszystkim jako symbol, jako znak, używa się do pokazania, że coś się dzieje. W sensie, zatrzymałem się na drodze, mam kapcia, włączam awaryjki. Ale jeżeli jadę i włączam awaryjki, znakiem tego, że coś się dzieje na drodze i istnieje ryzyko gwałtownego hamowania. Na przykład w korku. Dojeżdżamy do korka, włączamy awaryjne i wtedy samochody nadjeżdżające widzą, że coś przed nimi się dzieje, że nie tylko auta jadą i palą się światła stopu, ale że powłączały awaryjne, robi się dyskoteka, coś się dzieje. Wtedy warto po prostu zdjąć nogę z gazu, wyłączyć tempomat i być czujniejszym. Taki sposób. Do tego jeszcze mamy światła kierunkowskazów. Światła kierunkowskazów używamy na tej samej zasadzie, co podziękowania ręką, czyli w kwestii podziękowania. Jeżeli ktoś nas wpuścił na przykład, często właśnie się zdarza taka sytuacja i to jest właśnie taka komunikacja już właściwie, bo to z obydwu stron są znaki, czyli światła długie, jeżeli ktoś nas wyprzedza, już wyciągnął się całym składem, a skład jest dość długi i mimo, że wiemy, ile się kończy nasza naczepa, to dobrze jest troszeczkę dalej podjechać i wtedy najczęściej kierowca, którego wyprzedzamy, mygnie nam długimi światłami, że już możemy się schować, że już nie będziemy mu przeszkadzać, jeżeli wjedziemy na ten prawy pas. No to Was uczulam, żeby lepiej później się schować niż wcześniej, bo jak za wcześnie się schowamy, to nawet jeżeli jest to miejsce, to teraz nowe samochody mają różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa, które wykrywają zagrożenia przed autem i po prostu mogą nam przyhamować. W sensie, że jeżeli my komuś zajedziemy drogę, to jego samochód z automatu zahamuje. A tego nie chcemy robić. Ja przynajmniej bym nie chciał. Czy by wyprzedzał, czy bym był uprzedzany. To nie jest przyjemna sprawa. Tak więc, jeżeli ktoś nam mygnie, że możemy się schować, czy my mygniemy komuś, że możemy, że może się schować, to wtedy dobrze jest podziękować. I właśnie najprostszym sposobem jest podziękowanie kierunkowskazami. Wystarczy lewy, prawy, lewy, czy prawy, lewy, prawy. Zależy, z której strony zjeżdżamy. I to tyle po prostu, jeżeli chodzi o znaki. Wtedy kierowca wie, że zrobił dobry uczynek, ma zaliczony punkt, kroczek wyżej do nieba. Niektórzy też dziękują światłami awaryjnymi, ale światła awaryjne, tak jak wspomniałem, czasami sygnalizują niebezpieczeństwo na drodze. Czyli ja tak odczuwam to, że jeżeli kogoś wpuszczę, mygnę mu światłami, że może się schować i on wjedzie przede mnie i zapali awaryjne, to ja z automatu odpuszczam gaz, a tego nie chcę robić. Wolałbym, jakby mi podziękował kierunkowskazami. Jeżeli podziękuję mi światłami awaryjnymi, to ja nie wiem, czy przypadkiem on nie będzie zaraz hamował, bo ten przed nim będzie hamował. Czasami tak się zdarza, że w korku, jeżeli się samochody wyprzedzają, to natężenie jest takie, że jedzie się 90-40. Wtedy tego hamowanie bywa gwałtowne, więc na to Was uczulam. Takie jest moje zdanie, możecie mieć inne. Napiszcie mi, jak Wy robicie, czy używacie awaryjnych, czy wolicie używać kierunkowskazu, bo to jest bardzo ważne, jak Wy do tego podchodzicie. Jeżeli zapomniałem o jakimś symbolu, znaku, napiszcie mi w komentarzu. Być może są jeszcze takie, o których nie powiedziałem. A co, to by było na tyle dzisiaj, także trzymajcie się. Na razie, cześć.